Witajcie z tej strony Łapia Solec i witam Was bardzo serdecznie w sezonie 2018. Wreszcie u mnie zaczynamy. Tak, bardzo długo nic nie było. No, jak widzieliście ostatnio, Krzysia Wogi naprawdę wychodzą spoko. Pozdrawiamy oczywiście Krzysia, no ale wreszcie coś u nas zaczęło się dziać. Nie to, że się nie działo, ale były to takie akcje, gdzie nie było nawet sensu tego nagrywać. Mam połapane, ale może do czegoś to wrzucę. Ale na spokojnie, jak widzicie, lecimy dzisiaj z Orką, moje ulubione pole. Oramy sobie koło domu. Z racji tego uwielbiam to pole, ponieważ jest krótkie. Tej gliny nie ma za dużo. No i najszybciej, najfajniej mi się ora, nie ma żadnych górek. Dołku, jedynie trochę ze skosa, ale to nic. Także dzisiaj lecimy sobie na pełnej. Ostatnio pogoda zaczęła dopisywać. Z racji tego, że przez ostatnie dwa dni mieliśmy po około 22-23 stopnie. Dzisiaj trochę zimniej, ale to z racji tego, że w nocy popadało. No ale podobno od weekendu, bo dzisiaj mamy piąty albo 6 kwietnia. Nie wiem, kiedy ten vlog wyjdzie, bo wiem, że Krzysiu ma... Mam od Krzysia już nagrany. Teraz muszę tylko go skleić i Wam wrzucić. No Krzysia, jak sobie widzieliście, trochę wcześniej wyjechaliśmy. Ja też już robiłem nawóz. Nie nagrywałem go z racji takiej, że robiłem go wcześniej rano i robiłem go tylko na hektar, ponieważ w tym roku, bo jeszcze tego Wam mordy nie mówiłem, w tym roku udało mi się, abym miał swój taki hektar, na którym zrobię wszystko po swojemu. Też oczywiście prawdopodobnie witam Was w nowej serii na kanale z GoPro, po mojemu, po swojemu, coś takiego, tak ją nazwę, ponieważ chcę, aby robić coś sobie po swojemu, nie ucząc nikogo, tak jak to zawsze robiłem, żeby nikt się nie czepiał, że się nie znam, bo i tak się nie znam, bo nie kończyłem żadnej szkoły rolniczej, nie uczyłem się nic w tym kierunku. Jedyne co wiem, to gdzieś coś u kogoś zobaczyłem, przeczytałem i to tyle. A nigdy nikomu nie dawałem żadnych porad. Więc robimy to wszystko sobie po swojemu, tak jak ja uważam. Człowiek uczy się na błędach. Także o co w tym chodzi, że po swojemu. No w tym roku dostałem hektar, ponieważ chciałem dać nawozy już właśnie pod korzeń na jesień. Chciałem to również opryskać. Niestety rodzice się na takie rzeczy nie porywali, więc dlatego walczyłem o to, aby wreszcie mieć coś, gdzie będę mógł coś wreszcie sprawdzić, tak jak ja bym chciał, aby to było zrobione. No i zobaczymy. Zasiałem też tak jak trzeba, czyli tam 1,5 metra, bo taką akurat miałem odmianę. I siałem 1,5 metra, a nie 2,5, jak to wiadomo, kiedyś się siało tyle, no i tak niektórzy są nauczeni, więc ja chciałem zasiać tak troszeczkę inaczej, tym bardziej, że nie mam jakichś super ziemi i tych nawozów nigdy wcześniej nie było dużo, a siało się tyle, więc nie miało to w ogóle polotu, aby mogło się wykształcić, jak tyle ziarek na metrze, a nie dostało dużo, dlatego też już na jesień moja pszenica dostała 250 kilo polifoski u Semki, jak dobrze pamiętam. Później też została opryskana na jesień. Pryskałem chyba bizonem, jeżeli dobrze pamiętam. Chyba tak, to był bizon. To powiem Wam, że no jest duża różnica, tak? Może na jesień nie jest boisko, bo nie powinno być boisko, bo u nas co roku jak właśnie tyle się siało, no to jest gęsta szczota. No i ojeju, na wiosnę tak pięknie wygląda, bo jest zielono. No ale co z tego, jak później nie da rady zboże wykształcić, no i odrzuci. Też nie wiadomo, jaki rok się trafi. No to powiem Wam, że byłem na swoim polu porównać, jak pryskałem na jesień. Jest jeden kwas, którego nie wytępiło, nie wiem dokładnie jak się nazywa, wielo taki liścienny, coś jak ala oset, bardzo malutki, to
sens osypać na pole, gdy jeszcze były mrozy przez około 2 tygodnie, to nie puściło i by tylko wszystko poszło w powietrze, tak? A robiliśmy to raczej dzień po dniu, jak Krzysia wtedy. Więc to byłem jeden z pierwszych w ogóle na wiosce. Oczywiście ja, rodzice troszeczkę później sypali na swoje. Ja sypałem saletrosan. Na początek 250 kg również. Chciałem właśnie, żeby był fajny start. A widziałem dobre opinie tego saletrosanu, więc zobaczymy. Nigdy wcześniej u mnie tego nie było. No i teraz myślę na dniach o drugiej dawce. Tak gdzieś około 250 kg, 200 zaledwie. Może 200, a na koniec 150, zobaczę, też nie ma co. Powiem wam, uwielbiam orać z kolczatką. Z racji tego, że nie wiem czemu, ale potrafię ustawić punkt na pierwszym obrocie. Bo nie wiem, ta kolczatka jakoś bardziej przechyla mi punkt na prawą stronę, jest lepiej zaciążony i o wiele lepiej mi się ora. No a tak jak sami widzicie, dzisiaj już nie jest tak świetnie. Ważne, że prosta bruzda. Zawsze lubię, jak mam idealnie to zrobione. No, także jak już. No i też dużo bały dały. Naprawdę jestem mega, mega zadowolony. I też wam bardzo serdecznie dziękuję, bo gdyby nie wy, no to wiadomo. Był taki jeden moment, gdzie nie było zwałowane. Nie wiem, taki met na met, powiedzmy, tak? Met na met. Później na wiosnę sobie teraz idę, mówię, kurde, chyba nie dosialiśmy, nie? I tak się przypatruję, akurat Bobson u mnie był i tam nie było wału. Uwierzcie, że zmarzło, nie? To znaczy tak dlatego, że ten siewnik tak słabo nam właśnie przykrywa, teraz będziemy wymieniać. Może właśnie części, choć nie wiem, wolałbym kupić już jakiś rydlicowy, no ale tu wiadomo, dużo zależy od rodziców. Dlatego też na razie póki co cieszę się jak jest. Najgorzej jest dołek, tam stoi ciągle woda, nie może zejść, próbowałem przejść nawet. No powiem wam, buty toną. Dobra, podniesiemy sobie. Oj, te supy, i tak nie mam co naczekać. Nawet w miarę fajnie udało mi się łoborać i podpolić. Także jeśli chodzi o ten sezon. A no właśnie, o Jezu. A mi w gardle zaschło, człowiek nie gada w całą zimę. Nie było vlogu, to jest ciężko. Chciałem wczoraj nagrać akcję obornik właśnie. Bo jak sami widzicie, obornik rozwalony, czyściutka, pryzma. Także powiem wam, biorę kamerę, nawet się jej naszukałem z pół godziny, myślałem, że już ją zostawiłem na pokazach, ale znalazłem kamerę, później nie mogłem znaleźć 2 godziny kabla, bo teraz jest nowy kabel, taki jak to Samsunga. No to się naszukałem kabla, okazało się, że u Karoliny go mam, ale już miałem tyle roboty i mówię, nie będę wsiadał, nie będę teraz specjalnie jechał, nagram ile będę mógł. No i też kurczę, co chwilę coś było i tak nie zaczynałem normalnego vloga. Nagrałem sobie po prostu kilka ujęć z głowy, mam też kilka ujęć tam chyba z nawozu, więc może jak coś będzie mi się chciało i będzie gdzieś to stosowne, to wrzucę to do jakiegoś vloga. Choć nawet nie ma pojęcia, gdzie mógłbym to wrzucić, na przykład tutaj. Ale to na początku, więc nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Powiem wam dookoła, wszyscy coś robią, patrzę sobie tam właśnie orkę z daleka, to wygląda jakby naprawdę po wyoranej ziemi. Tak jak tutaj sami widzicie, jak się błyszczy. To tam idealnie rządki też widać, na górkę orają. Od wczoraj no już wszyscy na pełnej polu. Ale to dobrze, dobrze, że jest pogoda. Taka pogoda ma się utrzymać przez około tydzień. Dalej już nie sprawdzałem, bo to nie ma co liczyć. Z dnia na dzień może się zmienić. W tym sezonie to jest do zaorania, to jest do zasiania. I jak widzicie, pomiędzy kolorami.
to około 2,5 hektara do uprawienia i do zasiania, bo było rano na zimę. Więc dużo naprawdę w tym sezonie nie ma do roboty. I teraz takie weselce wiadomości. No robota w nie ruszyła, więc ja jeżeli tylko skończę u siebie pracę, dzisiaj jest piątek, jutro rano jadę uprawić tamto, prawdopodobnie zasiejemy to i dojech sobie oteży do poniedziałku i w poniedziałek będę chciał zasiać to, więc może kto wie, będę wyjeżdżał do Brączka, bo wiem, że roboty mam teraz dużo, a Brączu chciał nagrać film, a nie ma jak, to popracuję, więc jakoś to będzie, ale najważniejsze, że u siebie skończył, jeszcze zrobię sobie te nawozy, no i wtedy no, już nie ma co robić, trzeba czekać później tylko opryski. Pewnie spytacie też, czemu nie oram tym drugim pługiem, którego też tam kiedyś zauważyliście. Z racji takiej, że była w nim przerabiana wieżyczka, bo on był trzyskibowy, ale trochę 60 miała ciężko. 3P, bo teraz ktoś powie, że jaka 60, 3P miał trochę ciężko i obcięliśmy ostatnią skibę, znaczy ramę ze skibą, aby zrobić 2+1, bo tak w przyszłości jakby był ciągnik inny, jakby był inny ciągnik czy coś, no to wtedy 3-skibowy jak znalazł, tak? No i odcięliśmy, ale niestety był rąbnięty siłownik nim. Wymieniliśmy na inne, kupiliśmy chyba z 5-6 siłowników. No i niestety ma taki moment, że brakuje centymetra dwóch, aby obróciło go. Już tyle tata razy poprzerabiał, to i w ogóle. Więc musimy kogoś znaleźć, kto by się tym zajął i nam to przerobił. Oj, powiem wam, że chyba zaraz głos stracę, nie? Tak mam sucho w gardle, że szok. Boże, ile to już? 15 minut? Mój Jezu, jak ten czas leci, ale szczerze nie wiem. Z godzinę nawet nie, zagoniłem sobie, moment zacząłem. Także leci. Ogólnie tam już trochę zaczęliśmy zbierać części do grubera. Także prawdopodobnie będziemy się brać niebawem. A właśnie, łopun wam nie pokazałem. Także dojadę do końca. I sobie wyjdziemy. Bo wymieniliśmy sobie oponki. Powiem wam tak. Zadowolony i niezadowolony. Znaczy niezadowolony z tego, że nie mogę się przyzwyczaić do nich. Pamiętacie, no te balonówki to i tak było coś, to była taka wisienka na torcie, wyróżniało to właśnie mojego trzypeka. A teraz mamy właśnie założone oryginalne perki, opony tak jak nie trzeba, ciągnik się troszkę wyższy zrobił z przodu, lepiej się prowadzi. No i tak ogólnie ważne, że nowe, więc jak się przebije w trakcie sezonu czy coś, to chociaż nie będzie problemu, bardziej rozerwie, bo tamta to nam się rozerwała, to nie będzie problemu, aby to po prostu skleić i naprawić. No, pojedziemy sobie w tamtą jeszcze i dopiero wyjdę. Choć dziadek przyszedł, to na razie będziemy jeździć. Dziadek pójdzie, to wtedy nawet w miarę, mimo że sub, to nawet w miarę mi prosto wyszło. Później sobie przyjdę, ładnie szpadelkiem zrobię i będzie pikka belo. Powiem wam, jestem mega zadowolony, że Krzysiu tak ogarnął nagrywanie. Nigdy mi tak dobrze nie oglądało się vlogu. Sklejało oczywiście, bo czasami po półtorej godziny sobie ogarniam takiego vloga. Ale naprawdę warto.
Kaziu Różowi, wszystko tam. Kończył tą szkołę. Więc tutaj naprawdę jest nas wszystkich, to najbardziej Kaziu się w tym wszystkim orientuje, ale my tak zawsze wiecie. Coś innego, aby było to na luzie vlogi. Poodwalać. Żeby można było się też czasami pośmiać. A są inni youtuberzy od tego, żeby dawać wam porady i uczyć. Dlatego też każdy ogląda, kogo lubi. Takie jest moje zdanie przynajmniej. Gdzie te temperatury w nocy wreszcie były powyżej zera. A tak to gdy wiecie, jest za dnia może te 7-8 stopni, jest słońce, a w nocy spada do minus 2, no to troszkę słabo. A teraz naprawdę widać już po tym zbożu, no trochę moje dostało. Przybierało różne kolory, od brązowego po bordowe. Ale teraz zielone naprawdę puściło i jest progres, naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Mam nadzieję, że mi się uda pierwszy rok, no naprawdę trochę nakładu swojego wrzuciłem, ale miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Że wreszcie coś uda się zebrać. W tym roku było Mornik, 2 lata temu było Babko, więc na najbliższy sezon, czyli ten, będę chciał baptować. Zrobię sobie jeszcze badania właśnie glebowe. Przydałby mi się z chęcią głębos. Przegląd osuwacze pola. Z tego, że jeszcze moje pola, jak się nie mylę, głębosy tam nie widziały, więc trochę słabo. A też by na powietrzu tą ziemię, tylko no nie ma sensu to, że się z jednej łapy robić. Linią jeździ, bo to szkoda czasu, paliwa, pieniędzy i zdrowia. Kogoś wynająć, żeby to zrobić, więc no, będę się orientował. Coś na ten temat. Może Krzysiu by głębosował, ja bym chciał chociaż właśnie te porównania, nie wszystko, ale chociaż ten swój hektar, który będę robił, żeby jego ogarnąć. Żeby było to właśnie porównanie dla rodziców, żeby zobaczyli, czy warto, czy nie jest warto inwestować. Co tam? Tu jeszcze parę razy tam możesz tego. A ty. Wiem, no żeby se pod... Wiem, że poprzeć jak dobrze widzę. Wiem. To na spokojnie, to 2 razy se przejadę, to tam nie szkodzi. Damy radę. A później jak już dojadę tutaj, przewróci się do tu, to żeby później tam tylko do mnie tarasować. Dobra, na spokojnie to się zrobi. Zobaczyć, co to porabia, zawsze coś doradzi.
firmy, to ja wreszcie mogłem nagrać sobie te 10 ujęć, ale to i tak niedużo, bo kazali już naprawdę wszystkim wychodzić. Bo nieco wziąłem kamerę i chciałem coś nagrać, no to niestety każdy ktoś podchodził, każdy zdjęcie pokazać, no i powiem wam, w końcu pojechaliśmy dla was, nie nagrywać. Ale obiecałem, że coś będzie. Będzie chyba minutowy film, nie wiem, 40-50 ujęć może. Zacząłem robić, no mi około minuty wyszło, ale trudno, coś tam wrzucę, coś będzie, także nie wiem, gdzieś tą relację wam niebawem powinienem z tych targów dodać. Czemu tak późno spytacie? Z tego, że nagrywałem broń z aparatem. Rodzek po powrocie z targu miał mi wysłać materiał, ale miał straszne problemy z komputerem. Później wracał w Okrzynie, więc nie słyszałem Rodzka przez 2 tygodnie prawie. Dopiero teraz Rodzek miał chwilę, upiął mi materiał. Pobrałem sobie go. No i zacząłem sklejać wczoraj w nocy. Nie mam dużo ujęć, bo mówię, nagrywaliśmy tylko sekund, no to kilka, a chcieliśmy też sami się przejść, zobaczyć co tam na takich targach, bo ja nie pamiętam, ale chyba byłem tylko raz. Także powracając, mówię, no filmik śnieg powinien być niebawem. Sezon zimowy, czy też w oczekiwaniu na żniwa, jak tej pracy w polu jest mało, wtedy można sobie siedzieć i ponagrywać, a teraz jak każdy pracuje, to i tak mało kto ma czas oglądać, jedynie w wolnej chwili gdzieś sobie wpadnie i coś obejrzy. Także też nie, jakoś nie napieramy na tamte kanały, więc w wolnym czasie będę chciał też coś skleić właśnie na tamte. Tak akurat pod te żniwa, pod te wiosny. Także pięknie, pięknie. Pytacie pewnie, skąd ty złomornik, a łódź świni, łódź kur. O matko. Świnek się trzyma, zawsze raz do roku na to pole obornika starcza. Także luźna głowa. Myślę, że kolejny blok będzie prawdopodobnie od Krzysia z Orki. Także dwie Orki pod rząd. Jak również papa, bo Krzysiu już kartę zapełnia kolejnymi vlogami. Także mordy co, my będziemy się powoli żegnać. Ja wam właśnie wyjdę pokazać łopunki. Także tak wyglądają. No, o wiele wyżej wygląda teraz ciągnik. Moim zdaniem jest spoko. Moim zdaniem jest ładnie, jest gitara siema. Także co mordy, ja wam w dzisiejszym odcinku dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Nie zapomnijcie o dzwoneczku właśnie, bo teraz tak YouTube pokrzanił to wszystko, że trzeba w dzwoneczku zaznaczyć wszystkie powiadomienia. Wtedy będziecie dostawać, że wrzuciłem film. Kiedyś od razu po wrzuceniu filmu, po odświeżeniu było sporo wyświetleń. Sporo łapek, a ostatnio przez 5 minut nie u nikogo z nas, chłopakom nawet nie wyskoczyło, że film wydałem. Także YouTube konkretnie ucina rzeczy. Także nie zapomnijcie o dzwonku, o subskrypcji, o łapce w górę. I ja
ja wam bardzo dziękuję. Do kolejnego vloga i do